Cześć wszystkim! Znowu poziom 7, dalszy ciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, widzicie, tu jest parę zwłok, nie zwracajcie na nie uwagi. Chciałem się wyspać, żeby odzyskać czary i żeby Light mógł ponownie nam zaśpiewać. Przypamiętało się paru jeszcze ludzi, nie byliby zbyt poważnym zagrożeniem, nie mieli nic ciekawego. To tyle. Przyjrzałem się trochę też podręcznikowi czarom i okłamałem was w poprzednim odcinku. Okazuje się, że kapłan na 10 poziomie ma dostęp do czarów 5 kręgu, a co za tym idzie, ma możliwość skrzeszenia ludzi. Nie ma tego natomiast druid. Druid w ogóle nie ma w swoim repertuarze zaklęć skrzeszających. Nie wiem dlaczego, może to jakieś, nie wiem, zachwianie naturalnej równowagi, przewracanie do życia, mniejsza o to. W każdym razie druid nie ma czegoś takiego jak wskrzeszenie. Druid ma za to reinkarnację. Reinkarnacja działa inaczej niż wskrzeszenie, mianowicie nie wskrzesza ciała poprzedniego, tylko daje jakiejś duszy nowe ciało. Tylko że to nowe ciało już nie będzie humanoidem, tylko będzie jakimś zwierzęciem. Ciekawi mnie bardzo, czy zaimplementowali ten czar. Czy druid będzie miał opcję reinkarnacji kogoś? Jeżeli tak, to chyba Soul już poprosił, jest pierwszy w kolejce, bo powiedział, że nie podoba mu się jego rasa i jego klasa. Więc Soul, jeżeli zdechniesz podczas przygód, obiecuję ci, że zostaniesz skrzeszony jako borsuk albo wiewiórka albo coś takiego. Więc mam nadzieję, że to cię zadowoli. Po drugie, chciał być też borsukiem paladynem. Paladyn ogólnie w Dungeons & Dragons 3 edycji to najlepsza klasa, jak dla mnie. Pod warunkiem, że nie przeczytasz dopisków małym druczkiem. A tam w tych dopiskach jest napisane, że jeżeli na przykład, jeżeli kiedykolwiek kogokolwiek okłamiesz, to stajesz się heretykiem i tracisz wszystkie swoje paladyńskie zdolności. A ta gra lubi dosyć dosłownie trzymać się tego zapisku. Dlatego nie robiłem żadnego paladyna. Tak jak mówiłem, ostatecznie więcej z nim jest problemów niż zysku. Dobra, wracamy do Homelet. I idziemy do Drwala. Okej. Szkoda, że mapa nie jest w stanie przewijać się tak jak w takich innych RPG-ach wydanych ponad 5 lat przed tą grą. Ale cóż. Właśnie, jak mogę was ustawić? Nie wiem, jak. Altem, kontrolem, shiftem, nie. Nie wiem, jak tu można obracać formacją. Czy da się? Przydałoby się. Dobra, poczekajmy sobie do rana. Tak, czekanie nie przywraca nam czarów, wiem o tym. I poczekajmy jeszcze 4 godziny. Okej, tutaj był Drwal. Dobrze. Dobrze. Już go nie ma? Natychmiast. Się pojawi, jak wyjdziemy? O, jest. Dobra. Hejo. Witaj, pająki już nie będą cię niepokoić. Nie ma ich, to wspaniała nowina. Ruszam zatem natychmiast. Jestem pewien, że cieśla już się niecierpliwi. Dobra, co my z tego będziemy mieli? Jak tam rodzina? Zdrowa, 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 dziękować. No to super. Chyba nic więcej już nam nie ma do powiedzenia. Dobra. Myślałem o to, żeby nie spojrzeć na jakąś solucję do tej gry, żeby zobaczyć, do kogo tutaj w tym Homelet możemy zajść, do kogo możemy pozaczepiać i będzie miał jakieś zadanie dla nas. Ja stwierdziłem, że to byłoby za dużo wysiłku, a tym to nie byłoby autentyczne doświadczenie tej gry. Więc załóżcie, że w tym odcinku jeszcze nadal będziemy szwendać się po Homelet, zaczepiać losowych ludzi i szukać czegoś do zrobienia. Aczkolwiek, jeżeli myślicie, że będziemy walczyć w najbliższym czasie, to was zawiodę. Ten quest z pająkami był chyba jedynym questem, w którymkolwiek... Ten Homelet, w którym
cokolwiek walczyliśmy. I tak, teraz będziemy głównie gadać. Zobaczcie, studnia coś da się zrobić. Dobra. Niewłaściwe działanie. Okej, to może oznaczać, że to, że jest związane z jakimś questem. Oczywiście. Zobaczymy. Dobra. To jest złotnik ze strażnikiem i nic więcej. Słucham pana. Nazywam się Light. Witaj, Light. Nazywam się Nira Melub. Dobra, wybaczcie, jeżeli będę przekręcał te imiona. Ten tekst jest naprawdę mały i mam trudności z odczytaniem tutaj czegokolwiek, więc o ile jeszcze słowa z języka polskiego jestem w stanie odczytać po ogólnej kształcie, jak wyglądają, to takie słowa dziwne, naprawdę będę miał problemy z ich odczytaniem. Dobra. Jak widać, jestem złotnikiem. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać kamienie szlachetne lub biżuterię, przychodź tu bez wahania. Dobra, nie ma nic dla nas ciekawego do powiedzenia. Zróbmy wymianę. Ma jakieś pieniądze, zwykłe miedziane pierścień, inne jakieś błyskotki. Zastanawiam się, po co chcielibyśmy kupować takie rzeczy. Jest chyba w tej grze taki mechanizm do zaklinania naszyjników i pierścieni. Będziemy musieli to spróbować zobaczyć. Dla czarodzieja raczej to jest jakiś atut. Zobaczymy. A poza tym bierzemy skórzane buty. Jeżeli może was zainteresować, nie wyjaśniłem tego w poprzednim odcinku, dlaczego skupuję te szmaty, które nam nie są do niczego potrzebne. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Natychmiast. W tej grze jest mechanizm dzielenia się łupami z towarzyszami, czy z bohaterami niezależnymi. To, co mówili, kiedy ich najmowaliśmy do drużyny, że biorą ileś tam z łupów, to nie jest tylko tekst taki flerowy, czy powiedziałbym. Oni naprawdę biorą kasę za to, że są w drużynie. Za każdym razem, kiedy otwieramy skrzynię albo jakieś zwłoki z przedmiotami, to towarzysze najpierw przeglądają zawartość tej skrzyni, biorą, co im się żywnie z niej podoba i dopiero z tego, co nam zostawią, my możemy rozdawać członkom drużyny i zabierać resztę. Rodzi to kilka problemów. Po pierwsze, biorą oni nie tylko złoto, ale czasami mogą również zabrać jakieś przedmioty, które im się spodobają. Więc tak, kiedy już przedmiot trafi ich do ekwipunku, bo zabiorą go jako łup, on jest oznaczony jako przypisany do nich i oni go nie oddadzą nikomu. Będą go trzymać na zawsze. Chyba, że tam wrócimy do sklepu i mogą go sprzedać czy coś, ale generalnie nie oddadzą go, więc będą kraść nam magiczne przedmioty, które będziemy znajdować w skrzyniach. To niedobrze. Po drugie, będą zabierać te rzeczy niezależnie od tego, jakie mają obciążenie. Więc czasami mogą się przeciążyć, co ich będzie spowalniać i utrudniać im walkę. Nie chcemy do tego dopuścić, więc będę w Homelet będziemy szukać tanich rzeczy, najlepiej jakichś ubrań, szmat, którymi wypchamy im ekwipunek, tak żeby nie mogli zmieścić nic ponadto i żeby nam nie kradli nic. Dobra. To tyle. Zwiedzamy dalej. Co to jest? Garncarz. Light, pogadaj z tym garncarzem. Tak, o co chodzi? Witaj, miło cię poznać. Mogę w czymś pomóc? Jestem zaradnym człowiekiem, a mam jeszcze wiele zamówień. Nie, dziękuję. Pracuj sobie, porozmawiamy innym razem. Jak interesy? Nic. Dobra, czy ktoś jeszcze jest u ciebie? Chyba nie. Dobra, to jest taki element gier CRPG, który chyba za bardzo nie potrzebuje odwzorowania w papierowych grach RPG. Wyobrażacie sobie, że podczas sesji gracze powiedzieli nagle: o,
pójdziemy na wioskę, zaczniemy wchodzić losowym ludziom do domu. W sumie jest taka opcja, ale raczej tego nie będą robili. Więc w takich grach papierowych, coś takiego jak wioska i odzorowanie odzorowanie tego, ile tu ma być ludzi, jakichś budynków i postaci do rozmowy, zazwyczaj nie jest problemem. Tak jest. Natomiast tutaj jest. Dobra, zapiszę szybko, bo chyba z nimi coś był, nawet jakiś quest, nawet nie pamiętam, kto to jest. Piwowar. Co mogę dla ciebie zrobić? Przytulnie to u ciebie, czy to browar? A pewnie, ukryć się nie da, najprzedniejszy trunek ci u nas dostatek. Jaki gatunek piwa uważasz za najlepszy? Od rocznika jakość piw zależy. Wieść niesie, że jęczmin nasz do najprzedniejszych w całym hrabstwie należy. Gdybym wybierać musiał sękatę długo ważone, bym wskazał wyśmienity pełny bukiet z czekoladową nutką. Herbertusie, to brzmi wspaniale. Możesz sprzedać mi kufelek? Z przyjemnością przyznać muszę, że kupić u nas piwo nie sposób. W gospodzie jednak wybór ich pełen. Dobra. Nieźle ci się wiedzie. Dobrze uczynił, że bratanka z żoną na wspólników wziął. Najlepsze ingrediencje mi sprowadzają, nad produkcją i dojrzewaniem sam czuwam, a i czeladników trzech mam do pomocy. Nieźle się tu urządziłeś. Złoty nabój upokojenie gawędzi przynosi w tych niespokojnych czasach. Radość i światło niesie, a i pieniądz radośny zeń płynie. Piwo stanowi o równowadze świata. Piwo to dar. Zaiste dar to niesłychany. Dzięki niemu świat kręcić się nie przestaje. Czy jeszcze w czymś mogę ci pomóc? To chyba tyle, tak? Jestem strasznie zajęty, a piwowar prawie być okropnie upierdliwy, bla bla bla. Dobra, masz trzech czeladników, tak? Witaj, jestem Miki. Miło cię widzieć. Witaj, Miki, nazywam się Light. Pracujesz w browarze? No tak, robię piwo. To najspanialsza robota pod słońcem. Przydałaby się trochę więcej rozrywek. Więcej rozrywek znajdujesz chyba w gospodzie. Gospoda nie jest zła, ale mało tam odpowiednich kobiet. Tutejsze dziewczyny są trochę zbyt nieśmiałe. Dobra. To tyle? Pracujesz w browarze? To jest twoim mistrzem? Dziękuję za informację. Nic ciekawego nie mają. Wydawało mi się, że to było jakieś zadanie. Powiedz mi coś o swoich czeladnikach. Noszę, że nie przepadasz za kościołem świętego Cadberta. Uniżenia o wybaczenia proszę, afrontu czynić nie chciałem. Zdaje się jednak, że Cadbert i jego pobratyńcy zbyt wysokie mniemanie o sobie mają. Szczęściem jego Jaro jest w pobliżu, niosąc kaganek starej wiary. Czy coś jeszcze masz do powiedzenia? No, chyba nie. Dobra, spadamy. Tak jest! Co to za gość? Gość karczmy. Co ty tutaj robisz? A nie, to jest ten gość. Unrock. Dlaczego było gość karczmy napisane? Nie wiem. Ta gra jest napisana w Pythonie, więc dużo rzeczy może się tu psuć. Dobra, poszukajmy tego Jaro. To jest, jestem pewien, że tu był właśnie druid gdzieś. Mieszkał na obrzeżu. Może w tamtą stronę powinienem poszukać go. I on coś miał chyba, coś ciekawego do zrobienia. Zobaczymy jeszcze. Beczki nie wyglądają, jakby trzymali w nich piwo. Dobra, zjedzmy jeszcze tutaj okolice, może tutaj coś koło kościółka jeszcze będzie, a jak nie, pójdziemy w tamtą stronę. Tam znajduje się twierdza. Tam znajdziemy tych starych poszukiwaczy przygód. Może oni też mają jakieś zlecenia dla nas związane z tą... Jak to się mówi?
Ruszam. Twierdzą na bagnach? Stolarz. Witaj, stolarzu. Uszanowanie, czym się tutaj zajmujesz? A, pracuję nad zamówieniem. Wołają na mnie Armario. Mogę jakoś pomóc? Zajmujesz się może wyrobem tarcz? Coś, mistrzem płatnerstwa raczej nie jestem, ale mam kilka drewnianych tarcz własnego projektu. Pokaż mi swoje towary. Okej. Właśnie. Czy jak zmieniam postacie, zmienia się cena? Chyba nie. Może liczy się to, kto zaczął rozmowę. Dobra. Kołczan z bełtami może się również przydać. To są bardzo tanie. Strzały również się przydadzą, dodatkowe. I weźmy dodatkowo jeszcze te rzeczy. Dobra, to również kosztuje po jedną sztukę złota. Ale nas mnie interesują, bo z tego co kojarzę, chyba więcej ważą. Tak, to waży tylko jeden. Lekkie minimum, maksimum, tak, 100. To będzie trochę gorzej, ty masz maksymalne 26. Nie, kurczę! Zniknęły rzeczy. Czy on posprzedawał to, co mu daliśmy? Tak, on sprzedaje. No stop, sprzedaje. Moment, jeszcze raz. Chyba nasz plan możesz spalić na panewce. Dobra. Tak, sprzedaję. To non stop mam te same rzeczy od... Ja pierdzielę. Non stop te same rzeczy odkupuję, oni je sprzedają automatycznie. Kurczę, myślałem, że już się uda. Ale moment, to są przecież moje rzeczy. Jak możecie sprzedawać moje rzeczy? Okej. Okay. Dobra, będziemy musieli to zrobić inaczej. Będziemy musieli te rzeczy trzymać w ekwipunku i będziemy musieli dać im, kiedy ruszymy w przygodę. Inaczej tak to chyba nie zadziała. Nie wiem, ile już złota na to przewaliłem. Wygląda na to, że trochę się na mnie wzbogacili. Kurczę. Dobra, poza tym chyba nic nie masz więcej do powiedzenia, co? Możemy ci wejść na pięterko? Jak sobie życzysz. Tak, ale nic tu tak nie jest. Ma. Do usług. Dobra. Złodzieje cholerni. Znaczy, ten gość jest złodziejem, o nim się można było spodziewać, ale po Elmo, że będzie trzeźwo myślał, to nie powinniśmy się tego spodziewać. Dobra, czy ja byłem w tym domu? Ty wyglądasz ciekawo. Mężczyzna wygraża ci pięścią. Precz z mojej ziemi, nieznajomy, nie trzeba mi to takich jak ty. O co chodzi, może jakoś pomóc? Trzeszczy. Pomóc? Nie potrzebuję twojej cholernej pomocy. Ej, po co się to tak od razu unosić? Cholerni poszukiwacie przygód. Wszyscy jesteście tacy sami. Włóczycie się wszędzie i wydaje się wam, że pozjadaliście wszystkie rozumy. Nikt się dla was nie liczy. Dość tego. Nie potrzeba nam tu takich. Nam to znaczy komu? Co cię ugryzło? Kiedyś byłem taki jak ty, ale potem zostałem postrzelony w kolano. Teraz jestem posępnym jajem. Posępnym jajem. Nie. Jaj dużo lepiej brzmi. Dobry. Dobra, posępny jaju. Poszedłem na wojnę, przeklętą wojnę ze świątynią. Myślałem, że to będzie wspaniała przygoda, że pokonam nam zło i zdobędę sławę. Ale gdy wróciłem... wszyscy zginęli, moja żona i dzieci. Zamordowani, nie byłem nikogo. Nie było nikogo, kto mógłby ich obronić. Zapłaciłem za swoją arogancję straszliwą cenę. Bardzo mi przykro, ale... Bardzo mi przykro, jaj. Ale bogowie jeszcze nie skończyli...
nie skończyli znęcać się nade mną. Moje owce umierają bez żadnej widocznej przyczyny. Każdego dnia znajduję kolejną. Podwyższyłem nawet płot, ale nic to nie dało. Chciałbym ci w tym pomóc. Dowiem się, dlaczego twoje owce padają. Ciąży nade mną klątwa, co daje mi znać, kiedy coś się udało wywiedzieć, wywężyć. Dobrze, jaju. Cykuta. Może nasz lokalny łowca, Mugo, z boską wolą spojrzy na tą cykutę. Dużo waży. Myślałem, że cykutą będziemy mogli wypchać im ekwipunek, ale chyba nie. Dobra, czy to ty musisz mieć cykutę w ekwipunku? Zobaczmy. Chyba nie. Dobra. Z jakiegoś powodu nie chcę powiedzieć, że znaleźliśmy cykutę na jego polu. Dobra, czy... Da się zrobić. Czy masz coś w domu? Nie. Natychmiast. Dobra, tą cykutę musimy zaprowadzić do druida, więc musimy go najpierw znaleźć. Jego chatka może się nie znajdować nigdzie w pobliżu kościółka. Zdawało mi się, że gdzieś tutaj ona była. Poszukajmy jej jeszcze. Tutaj może? O, tutaj. Tak, to jest chyba chatka druida. Dobrze. Tak, to on. Druida można poznać po sejmitarze. Tylko druidzcy degeneraci walczą taką bronią. Witaj, przyjacielu. Witaj, nazywam się Light. Nazywam się Jarul Szaroki. Jestem druidem starej wiary, a także jednym z duchowych przywódców tej społeczności. Jeden z przywódców duchowych? A są tu jeszcze jacyś inni? Na północ stąd wybudowano świątynię pod wezwaniem świętego Cuthberta. Przewodzi jej kanonik Tyrgin, zajmujący się sprawami swoich parafian. Czy jest jakiś problem? Wyznawcy starej wiary dążą do równoważenia wszystkich sił. Tolerujemy wszystkie religie i nie sprzeciwiamy się ich działalności w tej okolicy. Mam kilka pytań dotyczących starej wiary. Słucham cię, dziecko. Czym jest stara wiara? Inspiracją naszego wyznania jest naturalna żyzność Oerth. Nasza druidyczna organizacja wywodzi się z czasów prehistorycznych. Chcemy doprowadzić do powstania naturalnego stanu jedności i równowagi. Nadal interesuje mnie kilka kwestii związanych ze starą wiarą. Słucham cię, dziecko. Jakie bóstwo czcisz? To czcimy Biori, boginię matkę Oerth i jednocześnie wcielenie woli Oerth. Oerth. Dobra, mam jeszcze kilka pytań. Czy mogę ci pomóc? Rzucisz okiem na coś, co wpadło mi w ręce? Oczywiście, postaram ci się pomóc. Pokaż przedmiot, o którym mówisz. Pokazujesz mu roślinę z pola posępnego jaja. Co to za roślina? Wielka matko, to cykuta, roślina wyjątkowo trująca. Musisz się z nią obchodzić bardzo ostrożnie. Udało mi się ją znaleźć na polu posępnego jaja. To niemożliwe. Regularnie sprawdzam okoliczne pola, szukając na nich podobnych chwastów. Ale ona tam nie rosła, została tam podrzucona. To niepokojące. Dlaczego ktoś miałby to zrobić? Nie wiem, pomówię z tym z posępnym jajem. Dziękuję ci. Jeszcze kilka pytań. W czym mogę ci pomóc? Potrzeba mi leczenia, przynoszę datek. Nie. Witaj ponownie. W czym mogę ci, moje dziecko, potrzeba ci leczenia? Muszę skrzesić martwego towarzysza, uleczenie choroby, neutralizacja trucizny, leczenie ran. Nie. Nie będziemy nikogo wskrzeszać. Chyba, mam nadzieję. Dobra. Mugo. Z tego co pamiętam. Tak.
Dobra, zapiszmy. Zapiszmy grę, ponieważ tutaj znajduje się dosyć poważny exploit, który można na początku wykorzystać. Tutaj chyba ten kufer, z tego co pamiętam, jest zapułapkowany. Mugo, ty chyba miałeś dobre wykrywanie, tak? Przeszukiwanie. Natychmiast. Czego nie znaleziono? A ty możesz. Możesz otworzyć. Oczywiście. To? Niewłaściwe działanie. Otwieranie zamków. Oczywiście. Udało ci się otworzyć zamek. Dobra, to jeszcze przeszukaj. Masz przeszukiwanie? Gdzieś tutaj było. Oczywiście. Dostrzegasz pułapkę. Okej, ale gdzie jest ta pułapka? Unieszkodliwianie urządzeń? Oczywiście. Dobra, nie udało ci się unieszkodliwić urządzenia. Dlaczego? 9 plus 17 kontra ST29. Dobra, w każdym razie. W każdym razie nie odniosłeś obrażeń, ale moment, jeszcze raz. Oczywiście. Otwieranie zamków. Udało się otworzyć. Oczywiście. Niewłaściwe działanie. Dobra, nie wiem co jest nie tak z tym kufrem, ale w każdym razie pamiętam, że... Oczywiście. Że ta pułapka... Można ją rozbrajać w nieskończoność. Oczywiście. I za każdym razem dostaje się punkty doświadczenia. Jeszcze dwa takie rozbrojenia i awansujemy o poziom. Oczywiście. Dobra. Jest. Poświęcenie, na które byłem gotów. Ty, możesz go uleczyć. Dobrze. Czternaście na 15, okej. Jak sobie życzysz. Dobra. Jakie ty masz plus 8? Pierwotna wartość, premia za łączność. Moment. Czy nie dawaliśmy tobie leczenia? Jako umiejętności? Masz leczenie 8. Modyfikator premia, modyfikator cech. A, plus 4, okej, 8. Dobra, po prostu miał słabe rzuty. Dobra, on będzie żył. A my awansowaliśmy o poziom. Przynajmniej awansowalibyśmy, gdybym chciał korzystać z takich exploitów, ale nie zamierzam. Nie wiem, czy to zostało, może to w jakimś fanowskim patchu zostało spatchowane. W każdym razie, jak chcecie to wykorzystywać, to na tym kufrze można zdobyć maksymalny poziom w grze. Tak. Dobra, wróćmy. Wróćmy na północ do smętnego jaja. Chcę zadać kilka pytań. Moment, nie zagadaliśmy w końcu? Nie, zagadaliśmy. Mam to jakieś zapisane? Nie. Masz cykutę i... kiedyś byłem taki bla 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 bla, już to słyszeliśmy. Dobra, nic więcej się nie dzieje. Z jakiegoś powodu. Dobra, jeszcze raz. Czy na pewno z nim pogadaliśmy o tym? Witaj ponownie. W czym mogę ci... Oczywiście, w czym mogę ci pomóc?
natychmiast! Dobra. Nie wiem, czy w takim razie mamy teraz pogadać z posępnym jajem, czy co zrobić. W każdym razie pamiętam, co tu trzeba zrobić w następnej kolejności. Więc postarajmy się to po prostu zrobić i zobaczyć, co się wydarzy. Wiem, że trzeba... Jeszcze raz. No, nie ma nic do pomówienia. Wiem, że trzeba się zaczaić tutaj w nocy i poczekać, aż ktoś przyjdzie i kto będzie podrzucał tą cykutę. No, czekaj, do wieczora. Ty. Dobra, chyba nikogo nie ma. Dobra, poczekajmy do północy. Nadal nikogo nie ma. A jaj jeszcze tutaj czeka. 22, dobra. Jeszcze poczekajmy 2 godziny. Nadal nikogo tutaj nie ma. Nie wiem. Nie wiem, co jest nie tak z tym questem. Zaczyna się dobrze. Zaczyna się bardzo dobrze. Jaj tutaj cały czas siedzi. Dobra, może wiecie co? Może zróbmy tak, że pozbieramy tą całą cykutę. Jak rozkażesz? Jak rozkażesz? Ruszam! I ciekawe, co wtedy nam powie. Jak rozkażesz? Nic. Okej. Gdzie jest właściwie ten płot, o którym mówił jaj? Ja nie widzę żadnego płotu. Ruszam. Dobra, ewentualnie mówił, tam była kwestia z druidem, żeby pogadać z jajem. Tak jest. No ale jak próbuję z nim pogadać, to nic się nie dzieje. Nie wiem, czy ten quest w ogóle się jakoś zalicza. Zastanawiam się, czy w ogóle te questy w ogóle się zaliczają. Ciekawe, może to jakiś jest bug, bo w ogóle nie widzę, żeby jakiekolwiek questy nam się do przodu. Wiecie co? Będę chyba musiał to jakoś zbadać jeszcze, bo coś tutaj na pewno jest nie, bardzo nie tak. Dobra. To chyba będzie trochę taka antyklimatyczna przerwa. Spróbuję to zbadać, o co chodzi i czy da się to jakoś naprawić. No cóż. A póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.